Let's go. Tym razem będzie Connor. Jep. Bo nienaturalnie bawi się monetą. Ja. A nie miało być androidów. Na w teorii 13, 15. Pytanie, jak robisz? Czy na całkowite 100%, czy tak? O, raz przechodzisz. Ale na 13, 15, tak. Nie, to akurat, że rzucił się z budynku i nadal żyje, to raczej dla mnie nie jest żadne zdziwienie. W końcu to android. Tak samo uduszenie. Androidów tu nie wpuszczają. Udusić nie powinno dać. A tamten próbował udusić ją. Karę. To nie on. To też nie on. Też nie on. Czuję, że Barmanem on też nie będzie. Chyba nie on, nie. Anderson by miał chyba. No. Ten został chyba tylko. A nie, tam są jeszcze. Przecież nie widać jego twarzy, halo. O, jest. A co jest? Chcesz mi postawić? Tak. Poruczniku Anderson, jestem Connor. Android przesłany przez CyberLife. Byłem na komisariacie, ale nikt nie wiedział, gdzie pan jest. Powiedziano mi, że mógł pan wyjść się napić. Znalazłem pana już w piątym barze. Czego chcesz? Przydzielono dziś panu nową sprawę. Morderstwo. Z udziałem androida CyberLife. Wedle procedur w takich przypadkach firma przydziela do pomocy śledczym wyspecjalizowany model. Nie potrzebuję żadnej pomocy. A już na pewno nie od plastikowego pajaca. Bądź dobrym robocikiem i wypierdalaj stąd. Rozumiem, że niektórzy ludzie czują się niekomfortowo w obecności androidów, ale jestem tu. Ja się czuję bardzo komfortowo. Idź w cholerę, zanim ci przywale tak, że cię fabryka nie pozna. Poruczniku, powinien pan przestać pić i pójść ze mną. To ułatwi sprawę nam obu. Przepraszam, poruczniku. Nie chciałem przeszkadzać. Poczekam na zewnątrz. Bez pośpiechu. Morderstwo, mówisz? Zastanawiałem się nad tym, Promarcin. Ale to by mi nie pasowało. Do tego, że chcę iść sobie już. Okej. Okay. Siedź tutaj. Ogarnę. O nie. Idę z panem. O nie. Słuchaj. Przestań mnie wkurwiać, jak chcesz dożyć do rana bez wizyty w serwisie. To u mnie idzie to w drugą stronę, Promarcin. Kanał 16. Potwierdza pan, że to było zabójstwo? Niczego nie po... U ciebie będzie polepszać relacja, u mnie wręcz przeciwnie u niego. Androidy nie mogą przejść dalej. Jest ze mną.
Jesteś cicho, niczego nie dotykasz i mi się nie plączesz, jasne? Tak. Cześć, Hank. Już myślałem, że się nie pojawisz. Taki miałem plan, tylko ten mi go popsuł. Gdzie tu jest Alt i F4, mi powiedz. Który to który? Jest sobie androida, tak? Bardzo śmieszne. Powiedz mi, co zaszło. No musisz wiedzieć, halo. Nic tu nie ma na razie. Zaległo z czynszem, więc poszedł sprawdzić, co jest grane. No i znalazł zwłoki. Halo, nie mogę wejść. O. Uch. Panie, jaki sztyk. Było gorzej, dopóki nie przywietrzyliśmy. Ofiara nazywa się Carlos Ortiz. W papierach ma kradzież i napad. Tu jest coś? Z bronią w ręku. Sąsiedzi mówią, że był bardzo cichy. Siedział w mieszkaniu. To jest chyba to samo, co tam było u niego, ja? No. Bordo. Rzadko kiedy go widywali. Kary. Czegoś bez sensu ściągać ludzi w środku nocy. Było zaczekać do rana. Chodzę po dowodach. Myślę, że kisił się tu dobre 3 tygodnie. Koroner powie nam więcej, jak dotrze. A tutaj leży nóż. Kuchenny. Pewnie narzędzie zbrodni. Są ślady włamania? Nie. Właśnie 19 dni. Drzwi wejściowe i okna były zabite od środka deskami. Czyli prawie 3 tygodnie. Zabójca nawiał tyłem. Co wiemy o jego android? Zaschnięta krew. 19 dni. Nie wiem. Tyle. Sąsiedzi mówią, że miał jednego, ale nie zastaliśmy go tutaj. Muszę się trochę przewietrzyć. Rozgość się tu. Będę na zewnątrz, jakby coś. Tu coś jeszcze było. No w sumie tu jest ściul. Przeglądaj dowody, 4 na 10. Więcej rzeczy tu jest do robienia niż pozostałym. Znaczy pozostałym, w zeszłym. W zeszłym było najmniej rzeczy do robienia. Żyje w tych dwóch. Kij baseballowy. Z odciskami tym razem. Co on chciał niby przywalić? Chyba, że on chciał odbić ten pocisk. Taki bajer. To ma już większy sens. No teraz właśnie już nie ma pocisku. Przypomniałem sobie przy okazji, że tamten miał nóż. Ale... bo tak dziwnie odleciał. A tu nikogo nie było. Za okna sobie mogę patrzeć. Seks z androidem jest oficjalnie lepszy, wykrzyknik. I kolejna karta. Twój android cię szpieguje. Jest coś tu jeszcze? Chyba nie.
To nie tam. No tu na korytarzu też nie ma. Litery są idealne. Zbyt staranny człowiek tak nie pisze. Chris, czy to napisano krwią Denata? I ostatnie. Zbadaj ofiarę, przyglądaj dowody. Jeszcze jakieś dwa dowody. Próbki do analizy. To James coś tam, jo? Mordo. Nasz Carlos mógł sobie przyćpać. Zwykle litery, czcionka, Cyberlife. Chris, zrób analizę toksykologiczną. Halo. Oczywiście. A, dobra. Ostiz Carlos. Wait. Osiem ciosów nożem, krwotok. Butelki. Przyszli z kuchni, okej. Został dźgnięty 28 razy. Ano. Zabójca chyba za nim nie przepadał. Wait, muszę coś sprawdzić jeszcze. I przy okazji jednego dowodu zapomniałem. Nie, dobra. Nie pamiętam, który to był dzień, jak grałem Karą. Bo tam też był Karl, nie? Dobrze pamiętam? Jeszcze jakiś dowód gdzieś tutaj został. Zastanawiałem się, czy czemu był ten sam. A wydawało mi się, że to była ta sama data w obu. To wydaje mi się, że już sprawdzałem. Chyba, że coś tu jeszcze jest. A jo, jest coś. Drzwi. Od wewnątrz. Sprawca musiał wyjść tędy. Nie ma żadnych odcisków buta poza dziesiątkami oficera Collinsa. Minęło kilka tygodni. Mogły się zatrzeć. Nie. Na takim podłożu z pewnością by zostały. Dawno nikogo tutaj nie było. Wszystko chyba zrobiłem, nie? Nie. No gdzie są kolejne dowody? Halo. Tu jest ta gazetka jedynie, jo. Gdzie jest ten ostatni dowód? Dziesiąty. Tu w sumie jeszcze nie byłem. A no, wygrałeś. A no faktycznie coś tu jeszcze jest. Też jakiś napis chyba był. Napisy.
No już wszystko. Powinienem już raczej wszystko mieć sprawdzone, zgaduję. Dobra, to let's go do niego. Chyba tu był, nie? Poruczniku, chyba już wiem, co tu zaszło. Czemu się tak drze? No, to słucham. Zaczęło się. W kuchni. Dobrze pamiętam? Ślady świadczą o szarpaninie. Pytanie brzmi, co tu tak naprawdę zaszło? Ofiara zaatakowała androida kijem. Zgadza się ze śladami. Mów. Jakim nożem? Android dźgnął ofiarę. Czyli co? Android próbował się bronić, tak? Dobra, co potem? Ofiara uciekła do... salonu. Ofiara próbowała uciec napastnikowi. Dobra, to ma sens. Android zamordował ofiarę. Nożem. Okej. Okay. Twoja teoria nawet się klei. Ale dalej nie wiemy, gdzie zniknął Android. Cios kijem go uszkodził. I zaczął tracić tyrium. Co tracić? Tyrium. Niebieską krew. Płyn, który zasila nasze biokomponenty. Odparowuje po kilku godzinach i nie widać go gołym okiem. Ale ty pewnie jesteś w stanie go zobaczyć. Tak jest. Jej, zaplusowałem mu. Cześć, Adi. No na początku nie było ani plusa, ani minusa, a potem był minus. A teraz jest plus. A co mam wiedzieć, co by było, jakbym tą opcję wybrał? Pewnie by nie było plusa. O, jest. Czemu dziwne? W sensie szybkie? Coś tutaj stało? Drabina? Fajnie, kliknąłem tą drugą opcję. Nie żeby coś. Miotły chciałem je zabić. Znać coś, po czym można się wspiąć. I coś jeszcze jest zablokowane. Ej, 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 co ty robisz z tym krzesłem? Chcę coś sprawdzić. To nie moja wina, że nie czytasz, co ja piszę, Adi.
Już drugi raz. Jak nie trzeci. Przeszukaj strych. Creepy. Wiatrak ma tutaj. To miał być za trzask. Swoją drogą. Sorry, jak tutaj by 3 tygodnie leżał, to raczej by się wykrwawił. Skoro to 3 tygodnie temu się prawie zdarzyło. Chyba, że nie. Albo to jest drugi światek. No ale... 3 tygodnie by minęły. Nikt tego by nie zauważył, jo. Ani nic. Dobra, podchodź do jego tego. Ja się tylko broniłem. Chciał mnie zabić. Błagam cię. Nie mów im. Konor, no co tam się odpierdala? Poruczniku, tu jest! Kurwa mać. Chris! Ben! Chodźcie tu, ale szybko! Dalej! Piękna reakcja jego. Myślałem, że mu zaplusuje chociaż. 75%. Jednej ścieżki nie odblokowałem jakiejś. No tam było, że coś było zablokowane. Pytanie, co to jest? Poczekaj na zewnątrz, to jest ta opcja do wyboru z 3. Tu jest sprawdź prysznic. Czegoś nie sprawdziłem? Jeszcze? Przy prysznicu? Co daje coś innego? Co daje inną opcję całkowicie? Come on! Ale zrypałem. Halo. Dobra, statystyki. Tylko 18% poczekał na zewnątrz. Pierwszy raz wybrałem coś, czego wszyscy nie wybierali. No tutaj to akurat raczej wszyscy robili, to raczej oczywiste. Miało to 94%.